Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witam cię detailingowy. Dziadzia, dzisiaj ze mną H2Onet, .onet, ich APC, które ma neutralne pH. pH 7. Dokładnie. Fantastyczna sprawa. Od czego zacznę? Produkt nie jest do szczurów. To w ogóle nie ma o czym mówić. Tu zapomnij o jakichś konkret szczurach. Produkt moim zdaniem, i zresztą tu jest też tak napisane, że silnym składnikiem czyszczącym nie zostawia smugu, zgadza się. Naprawdę nie zostawia po sobie bałaganu. To w ogóle bez dwóch zdań. Wyciera się go fenomenalnie, powierzchnia jest taka jakby już odtłuszczona, można powiedzieć, taka suchutka. Super, pod tym względem bomba. I teraz tak, produkt w pełni bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, też się zgadza. Troszeczkę z nim polatałem.
do bezpośredniego stosowania. I teraz tak, spryskać naczyszczoną powierzchnię, pozostawić płyn na kilka minut. No właśnie. Czyli spryskujemy daną powierzchnię, ten produkt ma sobie posiedzieć i wypracować. No nie bardzo. Nie bardzo z tego względu, że piana jest obfita i ona na pewno, jeżeli chodzi o zakamarki, wałcie, bo tak go widzę, wałcie, ze względu na fantastyczny herbaciany zapach. No zapach to jest po prostu miód. I ten produkt już mnie kupił z tego względu, że uwielbiam ten zapach. Kolejna rzecz. Atomizer spieniający. Moim zdaniem niepotrzebny. Z tego względu, że ja go używam jako do przecierania sobie właśnie skórzu. Do tego nadaje się naprawdę obłędnie. Ale innym atomizerem. Tutaj zostawiłem go, żeby pokazać, jaki dostałem atomizer. Taki, który robi mega pianę. Zresztą było widać to na filmie. O, polałem się i tu rzeczywiście on szybko w ogóle tak fajnie odparowuje. Bardzo fajny produkt. Pakujesz go na mikrofibrę, lecisz po kokpicie i to jest wszystko. I zostaje Ci przyjemny zapach, bez zacieków, bez mazów i zebrany kurz. Ten produkt właśnie tak widzę. Próbowałem go celowo na szczurach. Tak jak widziałeś, chciałem zdjąć dressing. No niestety, ciężko. Ten produkt nie służy do tego. To jest taki właśnie, powiedziałbym, odświeżacz wnętrza, który rzeczywiście jak polatasz sobie powiedzmy tam trochę i nie masz czasu na konkretne czyszczenie, a chciałbyś zebrać ten kurz, czy powiedzmy jakaś gdzieś tam plamka, czy coś innego Ci wyskoczyło we wnętrzu, śmiało możesz tym produktem lecieć bardzo fajnie, do takiego bieżącego mycia się nadaje. No dobrze, myślę, że nie ma się co więcej rozczulać o tym APC. Wiadomo, do konkretnych szczurów są odpowiednie środki, które mniej przyjemnie pachną. Ten zdecydowanie nadaje się do szybkich zadań. Nie z tym atomizerem. Próbowałem go tak we wnętrzu. No nie da się tak, żeby równo tą pianę rozłożyć na jakimś panelu. No nie ma szans. Na zewnątrz myślę, że szkoda tego produktu, bo za wiele nim nie zdziałasz. Ale jako produkt do szybkiego odświeżenia jak najbardziej się nadaje. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!